Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Jest to druk nr 325. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 6 Bonowice. Paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 6 Bonowice na rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała jest realizacją zapisów statutowych. I też odstąpię od czytania załącznika. Bardzo proszę. Bardzo proszę o odczytanie załącznika. Dobrze. Łącznik w brzmieniu. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Punkt pierwszy. Posiedzenia Komisji odbywa się będące na niej raz w miesiącu. Punkt drugi. Do zadań Komisji należy a. Opiniowanie sprawozdań zarządu dzielnicy z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez zarząd oraz przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały. B. Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć przez zadań w tych sprawach. Punkt C. Ocenę wywiązywania się zarządu ze swoich zadań. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan. Dobra. Ja jeśli można, to poprosiłbym pana przewodniczącego komisji o wyjaśnienie mi pewnych kwestii. Mianowicie zapis statutowy w paragrafie 34 ustęp 1 brzmi: Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę lub na jej zlecenie. I ustęp 4 może, żeby zobrazować, czego ma dotyczyć kontrola. Członkowie zarządu zobowiązani są udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać dokumenty na żądanie Komisji Rewizyjnej, chyba że sprzeciwia się temu przepis prawa. Więc panie przewodniczący, według mnie, według mojej wiedzy, Komisja Rewizyjna przez te 3 lata nie zdążyła skontrolować zarządu ani raz. Ale jeśli się mylę, to proszę wskazać i proszę wskazać, gdzie w tym planie pracy znajduje się, albo w jakimś odrębnym dokumencie znajduje się owa w plan kontroli zatwierdzony przez Radę. Kiedy Rada zatwierdzała tego typu plan kontroli? To po pierwsze. Po wtóre, jak wygląda rozpatrywanie skarg na działalność zarządu, to mieliście, drodzy Państwo, okoliczność przekonać się, no jakiś rok temu, jak składaliśmy, komisja wówczas zamieniła się w bardzo gorliwego obrońcę zarządu i można powiedzieć, swoją atakowała skarżących się. I kolejna kwestia jest taka, po co komisja ma zbierać się raz w miesiącu, żeby o czym obradować? Jeśli opiniowanie sprawozdań zarządu dzielnicy odbywa się raz do roku, no to może wystarczyłoby, jeśli nie ma skargi, a chyba składanie skarg do tej komisji nie ma sensu, to chyba wystarczy, jak komisja rewizyjna zbierze się raz do roku. No i tyle. Jeśli chodzi o ocenę wywiązywania się zarządu ze swoich zadań, to ja nigdy takiej oceny na tej sali nie usłyszałem. Zatem stawiam wątpliwość celowość istnienia w ogóle takiej komisji rewizyjnej i proszę pana przewodniczącego komisji, aby wyjaśnił nam, po co ta komisja się zbiera, co rozpatruje, skoro nie kontroluje zarządu, nie rozpatruje skarg, nie dokonuje oceny zarządu wywiązywania się swoich zadań. Uważam, że ten plan pracy jest czystą fikcją i jeśli coś się w pracy tej komisji nie zmieni, a jest dobra okazja, żeby o tym przypomnieć przy okazji uchwalania, czy właściwie przyjęcia takiego planu pracy, no to wydaje się, że coś z tą komisją trzeba by zrobić, szanowna Rado, a to Rada jest władna wpływać na komisję, nikt inny. Tylko Rada jako taka może odwoływać, powoływać i zmieniać skład tej komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze głos w tej sprawie? To może ja zabiorę głos w takim razie. Pytanie panu przewodniczącemu komisji. Chcielibyśmy. Ale przepraszam bardzo, referent odpowiada po zakończeniu dyskusji na pytania. Zaraz. Proszę przeczytać, pan Bogdan jest taki świetny znawca statutów. Ja słyszałam pana teatralny szep do pana przewodniczącego komisji, że będziesz mówił na zakończeniu dyskusji. Tak. Pamiętaj, będziesz zgodnie, żeby przed zgodnie przypadek. Ze dobra, zgodnie to my ze sobie poradzimy. Jeśli zgodnie można, panie przewodniczący, to sam pan mówi, że po zakończeniu dyskusji. Jeśli tak. ja w swojej wypowiedzi proszę o odpowiedź pana przewodniczącego komisji, to rozumiem, że jest to forma dyskusji. Nie. Natomiast pan zmierza do podsumowania, nie dając prawa riposty albo odniesienia się. To nie jest dyskusja. Na pytania... To jest monolog, panie przewodniczący, a nie dyskusja. I proszę nam tutaj nie robić wody. Oto uchwałodawca tak skonstruował statut, żeby referent odpowiadał na końcu po zadaniu wszystkich pytań. Po dyskusji. Oczywiście. No właśnie, czy jest dyskusja? Inicjujemy dyskusję. Zakończymy dyskusję. Czy poproszony przeze mnie o odpowiedź przewodniczący komisji odpowiedział? Odpowie na pytania.
Ale czy to będzie dyskusja? Po zamknięciu dyskusji. Ale czy to będzie dyskusja? Szanowna Rado, nie ma dyskusji. Jeśli no właśnie, to już nie ma. To, że nie ma dyskusji, no to oczywiście już nie ma. Oczywiście wypowiadania swojej opinii i tyle. Natomiast Szanowna Rado, jeśli mogę dosłownie jeszcze kilka zdań. Otóż macie Państwo teraz doskonałą ilustrację, jak to się odbywa. Pan przewodniczący zarządu broni przewodniczącego komisji rewizyjnej i wiceprezesa. Jak są skargi do komisji rewizyjnej na działalność zarządu, to wtedy pan przewodniczący komisji rewizyjnej stara się jak najlepiej wykonywać obowiązki obrońcy zarządu. Więc zamiast kontrolować zarząd, zarząd ma etatowego obrońcę. Więc skargi były raz. Dwa. Raz były w zasadzie. I wystarczyło. Tak, wystarczyło, ale to były skargi bezzasadne. W związku z tym komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawy stwierdziła, że faktycznie skarżący się nie miał, nie robił tego na umyślnie jakoś, żeby coś robić złego, ale nie miał racji. Otóż zarzucam panu, panie przewodniczący, czyste kłamstwo. Nie dał się pan wypowiedzieć na komisji rewizyjnej skarżącym się. To jest naruszenie podstawowych zasad rozpatrywania skargi. Otóż ktoś, kto składa skargę, ma prawo wyłożenia swoich racji, a nawet ma prawo do polemiki na komisji. I tego prawa pan pozbawił skarżących się, czego ja byłem świadkiem. Przez godzinę skarżący. Mało tego, utajnił pan się i to wystarczyło. Mało tego, utajnił pan posiedzenie komisji rewizyjnej, pomimo wyraźnej prośby, aby skarżący się, a również ja jako osoba postronna, jako członek Rady, aby miał możliwość uczestniczenia w posiedzeniu komisji rewizyjnej, pan tą komisję zwołał, nie powiadamiając mimo wyraźnej prośby. Więc pan, jak macie państwo wyraźny przykład, jak działa komisja rewizyjna? To są dowody, panie przewodniczący. Bardzo proszę, właśnie po to jest tam tak uchwalony, żeby nie dopuszczać o takiej sytuacji. Referent odpowiada i pilnuje zasad, obojętnie kogo to dotyczy. Staram się tak prowadzić sesję, że referent odpowiada na pytania na końcu, po zakończeniu dyskusji. Jest to zgodnie ze statutem i tego się będę trzymał. Natomiast ja teraz w toku dyskusji, słusznie pan zauważył i słusznie pan odczytał ten artykuł, komisja rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę, jeśli oczywiście taki plan jest, lub na zlecenie Rady. Jeśli komisja nie przygotowa tego planu, dlatego że współpracuje na co dzień z zarządem dzielnicy, który udostępnia dokumentację, gdzie członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach zarządów, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej istoty. Na co dzień są zapoznawani z wszystkimi dokumentami, z całą pracą zarządu. Tu zarząd nie ma nic do ukrycia. Także to jest jedna rzecz. I lub na zlecenie Rady. Ja sobie nie przypominam, żeby pan wyszedł z inicjatywą zlecenia Rady czy opracowania jakiegoś tam harmonogramu kontroli, propozycji Rady, żeby Rada zatwierdziła. Nie było czegoś takiego. A może pan wskazać taki obowiązek prawny? Nie, tak samo jak nie ma obowiązku prawnego, żeby komisja przygotowała... Otóż jest, tak, jest, jest. Właśnie czytamy, właśnie pan to zacytował. To przeczyta dokładnie. Komisja rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę. Jeśli taki przygotuje. A jest napisane, jeśli taki przygotuje. A ma przygotować? To przecież nie pan czyta. Szanowni Państwo. Pan rozumie, jak pan czyta, co pan dobrze, rozumie. Dobrze, mamy się mieści w 90%. Mamy swoje oddzielne poglądy na tę sprawę. Komisja rewizyjna ocenia zarząd, sprawozdanie zarządu, przygotowuje projekt. Niech pan nie może na nie o czy to czyta sprawy, które wpływają na przyszłość. Jedyna komisja rewizyjna, która nie kontroluje... To, co pan mówi, to są insynuacje i pomówienia. Bardzo się cieszę, że to są pomówienia, panie przewodniczący, ale to jest chyba jedyny przypadek, kiedy komisja rewizyjna nawet nie śmie przedstawić planu kontroli i uważa, to co pan mówi najlepiej potwierdza moją tezę, że to nie jest komisja rewizyjna, ani żadna komisja kontroli, to jest wsparcia zarządu. I tyle. Dlatego, że z mocy przepisu paragrafu 34 ta komisja ma kontrolę, nie tylko, z mocy statutu również, ma kontrolować zarząd. Takie jest podstawowe zadanie tej komisji. I tego podstawowego zadania tej komisji zabrakło, drodzy państwo, w tym planie pracy. Zabrakło. Cóż wam jest taki plan pracy, w którym nie są realizowane podstawowe zadania komisji. Co ten plan jest wart? Rekomenduję państwu, abyście ten plan państwo zaopiniowali negatywnie. Krótko rzecz biorąc, bo to jest skandal, że z tego typu działania komisji nie widzi. Czy ktoś chciałby zabrać go wyższe tej sprawy? Nie widzę. Dlatego zarządziliśmy. Panie przewodniczący, jeśli pan chciał jeszcze się odnieść na zakończenie. Chcę się odnieść, bo tutaj pan radny Nowak chyba coś mu się stało, bo cały czas insynuacje, obrażanie ludzi, to jest jego... Co się zacytował?
teraz wypowiada się pan przewodniczący. Dlaczego nie obrażanie tego, że to jest komisja współpracy? Chociaż no, pracy to wynika. Według pana, według mnie i może, możliwe, że całej reszty nie. I w związku z tym na takie insynuacje w zasadzie co tutaj dużo mówić? No powiedzieć, gdzie pan, kiedy pan przedstawi plan pracy jako przewodniczący komisji? Ma pan plan pracy przed całym... Nie, panie przewodniczący. Plan kontroli. Kiedy pan przedstawi plan kontroli, do czego obliguje pana regulamin i statut? Pan nie przeczytał, ja rozumiem, że pan nie przeczytał tego regulaminu, że pan nie przeczytał statutu, ale to się trzeba jednak uczyć. No jesteśmy 3 lata po wyborach i pewnie długo kadencja się kończy. A pan jeszcze regulaminu nie przeczytał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wnioskując po tym, jak ten plan pracy jest, jeżeli nie ma najważniejszej rzeczy w tym planie, do czego powołana jest ta komisja, to po co funkcjonuje pańska komisja? Moje zasadnicze pytanie. Plan pracy. I za co pan bierze pieniądze za prowadzenie tej komisji? I koniec. Jeżeli nie ma, to odpowiadać. No nie ma, bo nie ma tego planu kontroli i nie jest pan w stanie podać pytanie. Już nie zdjęliśmy panu głosu, to po pierwsze. Pan zaczyna prowadzić radę, to może się zamienimy miejscami. Może kiedyś. No. Może kiedyś. Dobrze. Ponieważ zakończyliśmy dyskusję, po udzieleniu odpowiedzi zamykam obrady na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a panią Małgorzatę o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? 5. Kto się wstrzymał od głosu? Ja bym się wstrzymał. Zgadza się? Zgadza się. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szczytnej przyjęła uchwałę.